kłamstwa. Mówimy o demokracji, mechanizm o tolerancji, dzisiaj. O pragmatyzmie, o kompromisie. Kto to rozumie? Co z tego wynika? To jest taki sposób, żeby nam odebrać myślenie. Właśnie byśmy bezmyślnie podejmowali styl życia, decyzje życiowe, a przede wszystkim decyzje społeczne. I przez to, że wprowadzono taki mechanizm, powtarzają się cyklicznie te same zbrodnie, te same błędy i te same nieszczęścia. Wybiorę takie dwa przykłady, właściwie trzy. Nasi rodacy, gdy przyszła ekipa Bierutu, przyłożyli rękę do mordowania najbardziej odważnych, niezłomnych. Na szczęście wydobywamy z niepamięci. Były tam ręce rodaków. Dzisiaj nasi rodacy wynajęli się, ażeby realizować w rozmaity sposób rozbiórkę wszystkiego, czego dorobili się Polacy. I tutaj te dwa przykłady. Jako młody chłopiec, a potem młody kapłan, obserwowałem zniszczone dwory, bo trzeba bogatych niszczyć. Wspaniałe pałace, kultura, gospodarstwa zniszczone. Proszę pojechać dzisiaj do Szczecina i wybrać się na spacer nad Odrą na wysokości stoczni. Parę dni to uczyniłem. Dokładnie ten sam obraz, który wniosły ekipy Bieruta na teren Polski. Za Odrą wspaniałe stocznie, a u nas, ale bolesna, nie do wyobrażenia. W naszym czasie, przecież pamiętam te stocznie sprzed 20 lat, jaka ruina. Rękami, oczywiście na zlecenie nie Polaków, rękami Polaków. I żeby jeszcze bardziej zakpić z nas, na przykład w środku tego zrujnowanego wielkiego przedsiębiorstwa, fabryka jaka? Będą budować podstawy do wiatrowych elektrowni. Takie słupy będą budować. No i oczywiście znalazły się z pieniądze międzynarodowe, wybudowany most specjalnie dojazdowy i będziemy tam, gdzie tak bogata myśl inżynieryjna, tam, gdzie tyle wykwalifikowanych rąk, tam będziemy dla Zachodu słupy takie produkować. Przecież to jest dokładnie to samo, co było zaraz po wojnie w ekipie Bieruta. I druga scena. Byłem świadkiem osobiście milenium w Poznaniu. Na placu katedralnym zebrała się Polska. Zawartą sekretarz partii wykrzykiwał na kardynała Wyszyńskiego i przy nim oczywiście gromadka partyjnych towarzyszy. Wojna milenijna. Co się stało 50 lat później w tym samym Poznaniu? Z tym, że już Warta nie przeszkodziła. Obecni, czyli synowie ekipy Bieruta z czerwoną kartką przyszli, żeby zbezcześcić odwagę robotników, którym oddawano publicznie cześć. To są wszystko nasi bracia. Oni w większości są ochrzczeni. Dla nich w sposób szczególny źródło odrodzenia chrzcielnego powinno być w jakimś wymiarze dostępne. A będzie dostępne, jeżeli my się do tego włączymy. Bo przecież wiecie dobrze, że nawet tu, na teren polonijny, przysłano
przedstawicieli, żeby zakłócać uroczystości narodowe, żeby niszczyć jedność polonijną. Ekipa jakichś dziennikarzy ni stąd, ni zowąd zaczęła grasować. Popatrzmy, jak brak chrztu, brak odpowiedzialności upodla człowieka, który gotów jest wszystko wykonać dla jakichś określonych im korzyści. Co jest najważniejsze? Wracamy do chrzcielnicy. Stajemy przy Mieszku I. Jakie pytanie dostał? Jak go zapytał szafarz chrztu? Czy jesteś za germańskimi ludami, czy za wschodnią kulturą azjatycką? O to zapytał. Mieszka? Przyszedł? Nie. Wyrzeka przyszedł? Wyrzeka. Wierzysz w Boga? Wierzę. I to jest istotne. I to wystarczy. Dlatego, tak jak powiedziałem, laboratorium wiary. Tu jest dojrzały człowiek. Tu rodzi się silny naród. Tu utrwala się pokój między narodami. A to laboratorium rozpisuje się na parafie, na szczególne miejsca, sanktuaria i na wybrane wydarzenia, jakim są pielgrzymki. Ta dzisiaj, ta za tydzień, ta z Ojcem Świętym, ta na Matkę Bożą w niebo wziętą i wiele, wiele innych. Również te wędrówki bardzo kameralne, które są często połączone z pewnym wymiarem turystycznym, a tam w programie przed Matką Bożą, przy konfesjonale, przy rozmowach serdecznych w autokarze, jakie dobro się gromadzi, jakie spiętrzenie łaski Chrztu Świętego. To jest nasze zadanie. Dlatego Bogu dziękujemy, że mamy takie zaproszenie. Idźcie i mówcie. Przybliżyło się Królestwo Boże. Amen. W ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Stefanka z Łomży, którą wygłosił podczas 18. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy. Pielgrzymka ta miała miejsce w minioną niedzielę. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Słuchają Państwo Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Radio, czas już na audycję Czytać, aby być mądrym. A tę audycję poprowadzi pan Szymon Cieśla, a więc łączymy się ze Szczecinkiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria nasza żywica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie Ojca i witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie mnie do audycji. A dzisiaj dużo informacji, bo pielgrzymka za tydzień, więc o książkach dużo trzeba powiedzieć i o miesięczniku wakacyjnym. Mam nadzieję, że wszystko, o czym powiem, będzie dla Państwa interesujące. Drodzy Państwo, podwójne wydanie miesięcznika w naszej rodzinie to już tradycja, że na wakacje wychodzi numer podwójny. Także 132 strony, bardzo dużo treści. I chciałbym powiedzieć o pewnym dodatku, który mamy, bo to też jest ważna sprawa, mianowicie każdy, kto sięgnie po miesięcznik, otrzyma przyprawę do potraw, ale taką specjalną według świętej Hildegardy. To już więcej na ten temat nie będę mówił, bo jest artykuł w miesięczniku Program Zdrowia według świętej Hildegardy i dzisiaj, kiedy tak bardzo dbamy o to, by jeść zdrowo, właśnie na przykład przyprawy, których używamy
są niezwykle istotne w tej kwestii zdrowego żywienia, bo okazuje się, że w nich jest bardzo dużo chemii, a tutaj taka próbka ziół, które są przyprawą skonstruowaną według przepisów świętej Hildegardy. Kto się lubi bawić w kuchni, dlatego myślę gratka. Drodzy Państwo, miesięcznik naszej rodziny to dla całej rodziny i tym razem zacznę od ludzi starszych. Mianowicie artykuł Krystyny Berdyńskiej, ucieczki od dni monotonnych. To jest pomysł na to, jak ludzie starsi spędzają czas. Tutaj jest mowa o grupie zapaleńców, którzy zajęli się malarstwem i wcale nie byli malarzami przez całe swoje życie. Niektórzy z nich tak, a niektórzy zaczęli dopiero na emeryturze interesować się malowaniem obrazów i okazuje się, że nie dość, że malują piękne rzeczy, to jeszcze robią to w gronie ludzi tak samo zapalonych do tej sztuki jak oni. Ucieczki od dni monotonnych. Krystyna Berdyńska. Kolejny artykuł, który chcę Państwu polecić, to dzisiaj niestety będę w takim chaotyczny sposób, może nie chaotyczny, bo porządek jest kolejność stron w miesięczniku, ale tematy przeskakują, bo one nie są poukładane w miesięczniku tak bardzo synchronicznie, czy w sposób temat związany z tematem. Więc teraz temat społeczny mieszkania dla Polaków, o tym pisze Jan Maria Jackowski i analizuje program ogłoszony przez panią premier Beatę Szydło, program Mieszkanie Plus, który jego zdaniem zaspokoi jedną z podstawowych potrzeb polskich rodzin. Rząd zapowiada budowę mieszkań na wynajem przy wykorzystaniu gruntów Skarbu Państwa z opcją uzyskania własności o charakterze powszechnym. Warto doczytać, bo jest tutaj opisane, jak to ma wyglądać i jakie jeszcze zmiany rząd szykuje, tak by ten grzask, który w mediach innych niż nasze się podnosi, miał jakąś tutaj alternatywę. Czarna legenda kontra fakty to coś dla ludzi, którzy myślą w wakacje również o tym, by rozwijać się duchowo. Ksiądz Siedlanowski, znany nam ksiądz Paweł Siedlanowski, pisze o relikwiach. I jakie znaczenie mają relikwie w naszym życiu chrześcijańskim i jak mamy je traktować i gdzie jest ich miejsce i no, jak powinniśmy się z nimi obchodzić, nawet tak powiem. Bo jedno to to, jakie jest nasze podejście emocjonalne, duchowe na tle religijnym, a drugie to, jak się z nimi mamy obchodzić fizycznie. I skąd one się wzięły, dlaczego je czcimy i o co tak naprawdę z tymi relikwiami chodzi. Mówię o tym, ten artykuł pojawia się również w kontekście tego, że mamy... Relikwie to są ręce obcięte, coś ty.